Światło od dołu, czyli ikona kina grozy. Ja sam jako dziecko często stawałem przed lustrem z latarką, oświetlając sobie twarz z dołu i robiłem różne groźne miny, próbując chyba sam siebie przestraszyć. Tego typu oświetlenia używa się, kiedy chcemy dodać dramatyczności w scenie i podkreślić straszny wygląd postaci. Możemy najczęściej się z tym spotkać na przykład oglądając horror. AI wygenerowało nam tego typu zdjęcia przykładowe, to moim zdaniem jest najlepsze spośród wszystkich. No widzimy tutaj typowe rzeczy związane z tym oświetleniem, a oto typowe oświetlenie, jakie można zobaczyć w horrorach. Jest straszne, jest ciemno, jest brzydko, twarz wygląda bardzo dziwnie w taki sposób, no i właśnie o to chodzi. Osoba oglądająca czy fotografię, czy film z postacią, która jest oświetlona w taki sposób, na pewno skupi swoją uwagę, ponieważ jest to bardzo, bardzo niecodzienny rodzaj oświetlenia.